Witam serdecznie, z tej strony Grosik. Wiecie co, jutro chyba nie pojadę na poszukiwania, bo auto oddałem do mechanika. W końcu dostałem się do kolejki, żeby zrobić klimatyzację, bo padła mi. Więc tam grubsza robota będzie, więc jutro wyjazdu nie będzie, bo z auta zostałem. A pożyczanym nie lubię jeździć samochodzikiem. Więc siedzę w domu i oglądam sobie takie znajdki, które zostały znalezione, że tak powiem, w starym domu. O. To będzie taka nowa seria na moim kanale, taka playlista, na którym będę wrzucał znajdki, które znajdują się w starych domach, albo u ludzi, albo na strychach. Tak to wygląda. Dobra, pokażę, co mi wpadło w ręce. Od kogoś z rodzinki zostały przywiezione takie zabaweczki, znalezione w starym domu we Włoszech. Prezent od teściowej. O, jak to mówię, teściowa największy skarb. I przywozi mi takie rzeczy, co nie, bo tam w jej domu sporo takich rzeczy w szufladach i w jakichś, nie wiem, zaułkach tego domu dużo się takich rzeczy znajduje. Mieszkał tam kiedyś kolekcjoner i jak widać dużo takich pierdół. Jakaś przypinka nadkładna. No, ale nie ma, nie jest, jakiś odlew to jest, więc to nie jest nic nadzwyczajnego według mnie. To jest jedna rzecz. Taki medalik, ale to są liry z San Marino. Proszę bardzo. Takie coś wpadło. Nie wiem, czy dobrze widzicie. O, 20 lirów. Zrobione w medaliku takim. Duży. Dobra. Taki medalik. Medal jedności Włoch. Tutaj z jednej strony. Tutaj z drugiej strony. O, ładny, co nie? Ten medalik to odkładamy. A tak. Żeby tło było ładniejsze. No i według mnie chyba najfajniejszy medalik. Też z tym samym, nie wiem, czy to król? Chyba król. Vittorio Emanuel III. Ale ten już jest fajny medal, bo to ten medal został przyznawany w Afryce. I w Libii dokładnie. Bo wiadomo, nie wiem, może niektórzy z was wiedzą, a może niektórzy nie, a jak nie wiedzą, to się dowiedzą, że Włochy kiedyś miały kolonię, tam gdzie teraz Libia się znajduje. To jest wschodnia część Afryki. Nie wiem, jakie teraz państwa tam są, ale no Włosi tam mieli swoje kolonie. Podczas II wojny światowej też tam właśnie pilnowali tego, ale jak wiemy, że tam dostali bęcki od Anglików. No, tak to wygląda. Ładny ten medal. Tylko że sprawdzałem na internecie, to płótno na pewno nie jest. Nie jest od tego medalu, bo jest troszeczkę inne. Widać, że je można po prostu sobie ściągnąć. Ale poszukam, może kiedyś znajdę sobie do kompletu specjalny materiał, żeby był taki sam, jak oryginał powinien być. O, ale fajny. O, taki już historyczny medalik. No i już mam tym sposobem dwa włoskie medale. Proszę bardzo. O tak. To jest ten sam król. Tak. Vittorio Emanuele III, Republika
De Italia. Ja włoskiego nie znam. O, o tutaj ty. No i taki to dzisiaj filmik. I mam nadzieję, że będę jeszcze nagrywał takie filmy, bo ja często odwiedzam ludzi i zbieram różne rzeczy po strychach u znajomych. I nieznajomych też, bo czasami ludzi nowych poznaję, więc też sobie chodzę. Więc będzie jeszcze jedna seria z takich filmików, poszukiwanie po domach ludzi, więc no, tak to wygląda. Tak to wygląda na dziś, a jutro nie jadę, tak jak mówiłem, auto jest u mechanika, więc jutro siedzę w domu, a może pojutrze, więc jutro środa, może w czwartek uda mi się gdzieś wyskoczyć. A tymczasem czekam, siedzę w papierach, przyszykowuję dokumenty do nowego wniosku, nowe mapki, biurokracja, bo to wiecie, dużo pisania, drukowania, przygotowania tych papierów, ale raz się naszykuje odpowiednią ilość i będzie można sobie 2 lata chodzić bez problemu za 82 zł, co nie? Więc warto trochę posiedzieć, a później sobie chodzić legalnie z wykrywaczem, nie bojąc się o nic. Dobra, następny filmik mam nadzieję, że już będzie w czwartek, a jak nie, to w piątek, no coś zrobię, tak czy tak nie usiedzę w domu i do końca tygodnia jeszcze jeden filmik wam nagra. Dobra, pozdrawiam, mówił do was Grosik, cześć.